Drogą od Rudnik dojeżdżam właśnie do miejscowości Włodowice. Jeszcze tutaj przede mną odcinek, jak widzieliśmy na znaku, z co najmniej dwoma niebezpiecznymi zakrętami, na których to zakrętach mamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Jeden zakręt i drugi dużo bardziej niebezpieczny, w zasadzie obracamy się taką serpentynkę, w zasadzie jakbyśmy jechali za siebie i w zasadzie dopiero teraz po pokonaniu tych dwóch zakrętów wjeżdżamy do Włodowic. To wjeżdżamy tutaj w miejscowość, jak widzieliśmy teren zabudowany, za chwileczkę ograniczenie do 40 km na godzinę. Miejscowość, jak widzimy, ulokowana na takiej dość wysokiej górze i za chwileczkę objedziemy sobie tutaj włodowicki rynek. Bardzo fajny, ładny, taki typowy ryneczek. Widzimy piękny napis Włodowice. Ja sobie ten rynek objadę. Wokół rynku tutaj prowadzą nas drogi jednokierunkowe, a więc teraz będę skręcał w lewo. Wcześniej musiałbym ustąpić pojazdowi jadącemu z przeciwka. Ponownie skręcę w lewo. Będę teraz pokonywał drogę, którą przed chwileczką jechałem na wprost, czyli tutaj te znaki muszę mieć po swojej lewej stronie. Ustępuję to oczywiście pojazdom z prawej oraz z lewej strony. Tutaj na tym odcinku jeszcze dodatkowo mamy ulokowany przystanek autobusowy. Na wprost dojechałbym do kościoła. Ponownie skręcam w lewo, tutaj pięknie widzimy znak droga jednokierunkowa. No i tym razem pojadę sobie już prosto tutaj. Wcześniej oczywiście muszę ustąpić pojazdom po swojej lewej stronie. Upewniam się, że nie ma pieszych. No i wyjeżdżamy w zasadzie z Włodowic.